czasach niestabilności gospodarczej i politycznej często poszukujemy alternatywnych sposobów na ochronę kapitału i generowanie stabilnych zysków. Tradycyjne formy inwestycji, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, mogą być podatne na wahania rynkowe, inflację oraz inne czynniki ryzyka. Ja nazywam się Anna Bednarczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestycjami. Dzisiaj odpowiem na pytanie, w co inwestować w trudnych czasach politycznych i gospodarczych. Inwestowanie, po pierwsze, złoto i metale szlachetne. Inwestowanie w złoto ma długą historię jako popularna metoda ochrony kapitału, zwłaszcza w czasach niepewności politycznej i gospodarczej. Złoto jest postrzegane jako aktywo defensywne, które może chronić inwestorów przed stratami wynikającymi z niestabilności na rynkach finansowych, inflacji oraz deprecjacji walut. Dlatego też warto rozważyć inwestowanie w złoto. Złoto jest uważane za bezpieczną przystań, zwłaszcza w czasach kryzysu. Gdy rynki finansowe stają się niestabilne, akcje tracą na wartości, a inwestorzy szukają aktywów, które mogą zachować wartość nawet w trudnych warunkach. Złoto jest jednym z niewielu aktywów, które nie zależy bezpośrednio od kondycji gospodarki ani decyzji politycznych. Jego wartość utrzymuje się stabilnie nawet w okresach globalnych kryzysów, takich jak recesje, wojny czy kryzysy polityczne. Przykładem jest rok 2008, kiedy był kryzys finansowy. Złoto zyskało wówczas na wartości, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznych miejsc do ulokowania kapitału. W czasach niepewności politycznej, takich jak Brexit czy konflikty handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, złoto stało się preferowanym aktywem dla wielu inwestorów, co podniosło jego cenę. Jednym z głównych powodów inwestowania w złoto jest jego zdolność do ochrony kapitału przed inflacją. Inflacja powoduje erozję siły nabywczej waluty, co sprawia, że tradycyjne oszczędności tracą na wartości. Złoto, będąc zasobem materialnym, historycznie utrzymuje wartość pieniądza w czasie, niezależnie od wzrostu cen towarów i usług. Ponadto złoto jest uważane za skuteczne zabezpieczenie przed deprecjacją walut. W okresach, gdy waluty tracą na wartości w wyniku kryzysów gospodarczych lub politycznych, złoto często zyskuje, ponieważ jest postrzegane jako alternatywa dla niestabilnych systemów walutowych. W przeciwieństwie do walut papierowych, które mogą być drukowane przez banki centralne, podaż złota jest ograniczona, co czyni je bardziej odpornym na inflację. Złoto jest aktywem globalnym, które nie jest powiązane z żadnym konkretnym systemem walutowym, co pozwala mu zachować wartość nawet w sytuacjach kryzysowych dla konkretnych krajów czy regionów. Przykładem może być hiperinflacja w Wenezueli i Zimbabwe. Wartość złota w lokalnej walucie gwałtownie wzrosła, co chroniło kapitał przed dramatycznym spadkiem siły nabywczej lokalnych walut. W warunkach umiarkowanej inflacji złoto nadal utrzymuje swoją wartość, co pozwala inwestorom zachować realną siłę nabywczą swojego kapitału. Łatwość zbycia i płynność na globalnym rynku. Złoto, w przeciwieństwie do wielu innych form inwestycji, charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że można je łatwo sprzedać niemal w każdym zakątku świata. Globalne rynki złota są dobrze rozwinięte, a handel złotem odbywa się 24 godziny na dobę,
na różnych giełdach międzynarodowych, takich jak Londyn, Nowy Jork czy Hongkong. Złoto ma powszechną akceptację, co czyni je łatwo zbywalnym aktywem, bez względu na to, w jakiej części świata się znajdujesz. Wartość złota jest publicznie ustalana na rynku międzynarodowym, a jego cena jest ogólnie dostępna, co pozwala inwestorom na szybkie porównanie cen i sprzedaż, gdy zajdzie taka potrzeba. Dlaczego płynność złota jest kluczowa? Dlatego, że jeżeli potrzebujemy gotówki, to w każdej chwili złoto możemy sprzedać. W przeciwieństwie do nieruchomości czy innych aktywów o niskiej płynności, złoto można sprzedać niemal natychmiast. Pod tym filmem jest link do rejestracji systematycznego zakupu złota. Kolejne aktywa, w które można inwestować w trudnych czasach politycznych i gospodarczych, to life settlements. Jest to alternatywna forma inwestycji, która staje się coraz bardziej popularna w trudnych czasach. Inwestowanie w life settlements polega na zakupie polisy ubezpieczeniowej na życie od osoby fizycznej za cenę niższą niż nominalna wartość polisy. Kiedy ubezpieczona osoba umiera, inwestorzy otrzymują pełną kwotę polisy. Life Settlements jest niezależne od rynku akcji, obligacji czy nieruchomości, co czyni je unikalną formą inwestycji, szczególnie atrakcyjną w okresach niepewności gospodarczej i politycznej. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta ma charakter długoterminowy i wymaga dużej cierpliwości. Dlaczego warto inwestować w life settlements? Dlatego, że jest niezależna od tradycyjnych rynków finansowych. Inwestycje te nie są bezpośrednio powiązane z globalnymi wahaniami rynkowymi, inflacją, stopami procentowymi czy decyzjami banków centralnych. W przeciwieństwie do akcji czy obligacji, wartość inwestycji w life settlements nie zależy od wyników finansowych przedsiębiorstw ani od sytuacji makroekonomicznej. Oznacza to, że life settlements może przynosić zyski nawet wtedy, gdy tradycyjne rynki finansowe doświadczają kryzysów lub spadków. Dlaczego niezależność od rynków finansowych jest ważna? Ponieważ w czasie niestabilności gospodarczej, kryzysów finansowych lub załamania na giełdzie, inwestycja w life settlements może stanowić stabilną alternatywę, ponieważ jej wartość nie jest bezpośrednio zależna od rynkowych zmiennych. Polisy ubezpieczeniowe mają swoją wartość niezależnie od sytuacji rynkowej. Kwota wypłacana z tytułu polisy pozostaje taka sama, bez względu na to, co się dzieje na giełdzie lub w gospodarce. Potencjalnie wysokie stopy zwrotu, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych form inwestowania, takich jak obligacje. Choć wymagają one długoterminowego zaangażowania kapitału, mogą przynieść znaczne zyski, ponieważ inwestorzy kupują polisy po obniżonej cenie, a wypłata następuje zgodnie z nominalną wartością polisy, co może generować duży zysk. Dlaczego warto inwestować w life settlements? Ponieważ są stabilne przepływy pieniężne po realizacji polisy. Choć są one zależne od momentu realizacji polisy, czyli śmierci ubezpieczonego, to stabilność wynika z gwarantowanej wypłaty nominalnej wartości polisy po jej realizacji, co daje inwestorowi pewność co do przyszłego dochodu, nawet jeśli trudno jest przewidzieć dokładny moment wypłaty. Przykład, jeśli inwestor kupi polisę ubezpieczeniową na życie o wartości nominalnej $1 000 000 za $500 000, to po śmierci ubezpieczonego otrzyma pełną kwotę,
czyli 1 milion dolarów. Nawet jeśli moment realizacji jest trudny do przewidzenia, sama wypłata jest pewna, co daje inwestorowi zabezpieczenie finansowe w przyszłości. Prognozy dożycia ubezpieczonego są badane przez kilka różnych komisji lekarskich, także tutaj można szacunkowo obliczyć, ile dany ubezpieczony będzie żył. Kolejna zaleta to zdywersyfikowane ryzyko. Inwestycje w life settlements pozwalają inwestorom zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne w sposób, który jest niezależny od tradycyjnych klas aktywów. Wprowadzenie life settlements do swojego portfela może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka związanego z tradycyjnymi rynkami, ponieważ ich wartość nie zmienia się w oparciu o zmienność rynku akcji, obligacji czy surowców. Life Settlements oferuje stały potencjalny zysk, niezależnie od wydarzeń politycznych, gospodarczych czy geopolitycznych. Choć Life Settlements oferuje szereg korzyści, warto pamiętać, że inwestycje te niosą pewne ryzyka. Kluczowym jest niepewność co do momentu realizacji polisy, ponieważ nie można dokładnie przewidzieć daty ubezpieczonego. To oznacza, że inwestor musi być gotowy na długoterminowe zaangażowanie kapitału bez możliwości dokładnego określenia, kiedy nastąpi wypłata. Zapraszam do zapoznania się z aktualną propozycją polis pod numerem telefonu 606 64 98 44. Kolejne aktywa do inwestowania w czasach trudnych to sektory defensywne, fundusze i ETF-y zagraniczne. Sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna, żywność czy energetyka, są mniej podatne na wahania koniunkturalne. Fundusze inwestycyjne i ETF-y oferujące ekspozycję na te sektory mogą być dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego w trudnych czasach. Dlaczego warto inwestować w sektory defensywne? Jest to strategia, która zyskuje coraz bardziej na popularności, szczególnie w okresach niestabilności gospodarczej i politycznej. Sektory te obejmują firmy, które dostarczają podstawowe dobra i usługi, niezależnie od stanu gospodarki. Przykładami sektorów defensywnych są opieka zdrowotna, sektor spożywczy, usługi komunalne, a także niektóre sektory dóbr konsumpcyjnych. Firmy działające w tych branżach mają tendencję do generowania stabilnych przychodów, co czyni je atrakcyjną opcją inwestycyjną dla tych, którzy szukają ochrony przed zmiennością rynków finansowych. Jednym z najważniejszych atutów sektora defensywnego jest jego odporność na wahania gospodarcze. Firmy w tych sektorach oferują produkty i usługi, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania, bez względu na to, czy gospodarka rozwija się, czy przechodzi przez recesję. Ludzie wciąż potrzebują leków, energii elektrycznej, wody i żywności. Dlaczego stabilność przychodów jest ważna? Ponieważ spółki z sektorów defensywnych zazwyczaj utrzymują stabilne wyniki finansowe. Ich produkty są niezbędne dla konsumentów, a zapotrzebowanie na nie pozostaje wysokie, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Bezpieczeństwo inwestycji w sektorach defensywnych wynika z przewidywalności przychodów. Przedsiębiorstwa z tych branż rzadko doświadczają drastycznych spadków sprzedaży, co oznacza mniejsze ryzyko utraty kapitału. Niższa zmienność cen akcji w sektorach defensywnych w porównaniu do bardziej cyklicznych branż, takich jak sektor technologiczny, przemysłowy czy finansowy. W praktyce oznacza to, że wartość akcji firm z sektorów defensywnych nie zmieniają się drastycznie w reakcji na
krótkoterminowe wydarzenia gospodarcze, co daje inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa. Niższa zmienność powoduje, że jest mniejsze ryzyko strat. Oznacza to, że inwestorzy w sektorach defensywnych są bardziej chronieni przed krótkoterminowymi stratami. Spokojniejsza dynamika inwestycji dla inwestorów, którzy preferują stabilne, długoterminowe podejście do inwestowania, niższa zmienność oznacza mniejszy stres i bardziej przewidywalne wyniki portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w sektory defensywne oferuje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, inwestując nie w pojedyncze akcje, ale w fundusze i ETF-y. Dywersyfikacja pomaga w rozproszeniu ryzyka poprzez inwestowanie w różne aktywa lub sektory, co może zminimalizować straty w przypadku spadków w jednym sektorze lub branży. Inwestowanie w sektory defensywne za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub ETF-ów umożliwia szerokie rozproszenie kapitału bez konieczności samodzielnego analizowania i wybierania poszczególnych akcji. Takie podejście jest korzystne szczególnie dla osób, które nie mają ani czasu, ani wiedzy, aby samodzielnie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Przykłady funduszy sektora defensywnego: ETF sektora opieki zdrowotnej, ETF sektora usług komunalnych. Kolejna zaleta inwestycji w sektor defensywny to odporność na cykliczność gospodarki. Sektory defensywne są mniej podatne na cykliczne zmiany w gospodarce, co czyni je idealnym wyborem na trudne czasy. Odporność na cykliczność oznacza, że firmy w tych sektorach nie doświadczają tak dużych spadków przychodów i zysków w okresach recesji, jak firmy działające w sektorach cyklicznych, takich jak motoryzacja, turystyka czy luksusowe dobra konsumpcyjne. Dlaczego odporność na cykliczność ma znaczenie? Ponieważ jest stałe zapotrzebowanie na produkty i usługi. Niezależnie od stanu gospodarki, ludzie nadal muszą płacić rachunki za energię, korzystać z opieki zdrowotnej i kupować żywność. To powoduje, że spółki defensywne mają stabilne źródła dochodu, niezależnie od zmian w cyklu koniunkturalnym. Mniejsze wahania zysków. W sektorach cyklicznych zyski firm mogą spadać w okresach spowolnienia gospodarczego, co negatywnie wpływa na ceny akcji. Z kolei firmy w sektorach defensywnych zachowują relatywnie stałe marże i zyski, nawet w trudnych czasach. Inwestowanie w te trzy aktywa pozwala spać spokojnie, nawet w trudnych czasach politycznych, gospodarczych, a także w czasie wojny. Jeżeli uważasz, że są jeszcze inne ciekawe propozycje inwestowania w trudnych czasach politycznych i gospodarczych, napisz w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Do zobaczenia!